Nazywam się ksiądz Stanisław Gadomski, jestem emerytowanym księdzem od lat 10. Mieszkam w Ostrowie Mazowieckiej. Do Ostrowi Mazowieckiej przyszedłem w 80 roku jako wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny. To był wtedy Czerwony Kościół, jedna jedyna parafia, bardzo duża, bardzo liczna. Byłem duszpasterzem pracy, mianowany przez kurię biskupią. I przy mnie rodziła się Solidarność. I to tu właśnie spotykały mnie różnego rodzaju, nazwijmy delikatnie, przykrości przez ówczesne władze komunistyczne, konkretnie z Wydziału IV ludzi, powszechnie UB, różne rzeczy, prowokacje, prawda. Jedna była taka prowokacja, kiedy wyszedłem do samochodu przed żeby samochód wprowadzić, to z podziemi wyrosli ludzie odpowiedni i po prostu mnie założyli kajdanki i sfałszowali, że ja prowadziłem samochód z podskazującym tym. Nie miałem nic do wytłumaczenia i kolegium tutaj mi zrobiono, opowiada, proszę to przyjąć do wiadomości. Ja się tym trochę zmartwiłem, bo cóż, ale już księdza Jerzego znałem z Radia Wolna Europa. Słuchałem jego homilii, sprawozdania, to wszystko myślę sobie, ja się tak łatwo nie dam czerwonym zgnieść. On ma też cierpi, ma adwokatów. Pojechałem do księdza Jerzego, tu mnie w obstawa zawiozła Solidarności. I zostałem przyjęty z otwartymi ramionami, jak stary wiarus. Ksiądz Jerzy później na mszy za ojczyznę, czy tam w swoim dzienniku zapisał, że dziś z Ostrowi przybył ksiądz Stanisław Gadomski. Tak się zaczęły nasze bezpośrednie relacje. I dał mi adwokata, który występował na procesie tutaj w tym. W każdym razie adwokat się bardzo dobrze spisał. Ci, którzy tam stawali z urzędu, świadkowie rzekomi fałszywi, jak to o nich zmiótł z argumentacją. Także to się jakoś tak rozeszło po kościach. I ten adwokat jakoś znikł i zginął gdzieś po prostu. Nie było z nim kontaktu. Przypuszczam, nie posłucham, przypuszczam, że mogli mu pewnie panowie pomóc odejść, bo nie tylko w mojej sprawie, ale wielu innych. Księdzu Jerzemu również pomagał. Nazwiska w tej chwili nawet nie pamiętam. I od tego czasu zaczęły się msze święte za ojczyznę w Ostrowi. Tak jest. Ksiądz Jerzy mówi, Stanisław, to stan sławy, powołany do sławy, masz dobrego tego. Przeszliśmy po imieniu i zawsze pamiętaj, sam nie jeździ, nauczkę masz z kimś, ale pamiętaj, tu na górze na ciebie zawsze będzie czekać aktorzy, kawa i twoja obstawa. I ilekroć byłem na mszy za ojczyznę i po śmierci Jerzego też, to tam na górze żeśmy pili kawę, rozmawiali, udzielali sobie różnych informacji takich czy innych. I tak to trwało, kiedy powiedziałem, że odprawiłem pierwszą mszę świętą za ojczyznę w Ostrowie, to ucałował mnie i mówił, Stasiu, wspaniale, wspaniale. Ksiądz Jerzy mówi, Stasiu, i będę jechał do rodziców, masz jak w banku. Cię odwiedzę w Ostrowie, zobaczę jak żyjesz, jak mieszkasz. Słowa Jurek dotrzymał, bo dotrzymywał słowa. Więc to wikariat taki nowy był za kościołem, prawda. Ja wiedziałem kiedy, to wychodziłem przed tym na podwórko, żeby nie pytać, nie błądzić, bo tak to żeśmy się umówili. Wiózł go Waldek Chorstowski, o którym różne te wersje są. Nie mam zdania wyrobionego. W każdym razie ksiądz Jerzy
Przyszedł, poczęstowałem go jakimś napojem, w tej chwili nawet nie wiem, czy kawę pił, choć kawę raczej był kawowcz. Czy wtedy był kawę, czy może ziółka, czy coś. Nie wiem, w każdym razie te odwiedziny trwały pół godziny, 45 minut mniej więcej na tym. I mówi, Stasiu, jak ci go czas pozwoli, to zawsze wdepnę do ciebie, pamiętaj. Dobrze, dobrą robotę prowadzisz. Tak mnie pochwalił, skrzydlił, a ja rosłem, prawda, bo Żoliborz się nie wszystkim podobał, ksiądz Jerzy, duchownym, biskupom nawet, z całym szacunkiem. A jeśli chodzi o Wydział IV, to ho, 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 po każdej powrocie z Żoliborza to przyjeżdżał pan. Albo wzywany byłem na piśmie Wydziału IV i co tam ksiądz na tym Żoliborzu robi? Po co tam ksiądz jeździ? Ja mówię, wie pan, nie muszę odpowiadać chyba na takie pytania. Ja mam prawo bywać gdzie chcę. To jest dla mnie miejsce święte. Czy nie mogę modlić się za matkę ojczyznę? Czy nie mogę przyjaciół odwiedzić? Bo oprócz księdza Jerzego, który jest czołowy, mam jeszcze tylu życzliwych ludzi. Jak myśmy z księdzem Jerzym nieraz szli, to brawo bili. Ja mówię, Jerzy, ja wiem, że to dla ciebie, nie dla mnie. Tylko ja. I kiedy naciskały władze na biskupa ówczesnego, Sasinowskiego, żeby mnie przenieść, bo tu rozrabiam, prawda, bo kościół pękał w szwach. No i biskup posłuszny tak przeniósł mnie do Suwałk, czyli notabene awansował w zasadzie na duszpasterza ludzi pracy. I tam właśnie w Suwałkach zostałem od razu przyjęty owacyjnie przez ludzi. I, a przedtem Jerzemu powiedziałem, księdzu Jerzemu, że słuchaj, ja zaraz zaingeruję mszę święto za ojczyznę w Suwałkach. Chciałbym, żebyś ty był na początek, żebyś ty wprowadził. Stasiu, masz jak w banku. No i niestety Jerzy nie doczekał. Nie doczekał. Utopili w Wiśle, ale idei, miłości, wiary nie da się utopić. Także ksiądz żyje, proszę zobaczyć po ścianach tutaj, w moim sercu żyje. Mamy kontakt z Józefem Popiełuszką, którzy często zajeżdżają, jadąc do Warszawy czy z Warszawy. Ja z racji zdrowia nie mogę uczestniczyć tak, jakbym chciał. W każdym razie z Suwałk pojechaliśmy na pogrzeb trzema samochodami. Mój samochód w środku i tam oczywiście był wielki płacz, wielki dramat, niezapomniane chwile. Przeżyłem napad na plebanię. Zostałem pobity, gospodyni skrępowana, zamknięta, ale cel był zupełnie inny, raczej dać nauczkę. My ci damy solidarność, my ci damy niepodległość. Bydlaków sutannie, cytuję.